Drodzy mieszkańcy, szanowni państwo, po raz kolejny w takim przekazie chciałem przekazać dla państwa, myślę, bardzo ważne informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, jak również to, co w chwili obecnej, w tej chwili, gdzie jest epidemia, dzieje się na terenie gminy Kobyla Góra. Bardziej chciałem się odnieść do spraw, które dotyczą pracy urzędu, jak i pracowników, ale również też kwestii inwestycji, podjętych uchwał, które też mają wpływ na to, jak będzie się toczyło życie, niezależnie od tego, czy epidemia zakończy się wkrótce, czy będzie trwała jeszcze dłużej. Drodzy mieszkańcy, przede wszystkim pragnę państwa poinformować, iż urząd cały czas pracuje. Mimo że jest zamknięty, staramy się, aby wszystkie państwa sprawy zostały na bieżąco rozpatrywane i też, abyście państwo otrzymywali informacje w terminie. Drodzy państwo, też jest tam możliwość oczywiście wejścia do urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem po to, abyście państwo mogli wejść do urzędu i odebrać pisma, które państwo chcecie. Przede wszystkim to jest kwestia, mowa o Urzędzie Stanu Cywilnego, jeśli chodzi o zgony czy akty urodzenia. Drodzy mieszkańcy, myślę, że też istotną kwestią jest to, co dzieje się w obecnym czasie na terenie gminy Kobyla Góra, jeśli chodzi o inwestycje, które mieliśmy zaplanowane w roku 2020. Wszystkie inwestycje, drodzy państwo, które realizujemy w tym roku, są z dofinansowań, które musimy wykonać, aby tych dofinansowań nie stracić. Jest to w tym roku największa inwestycja, jest to budowa drogi Pisarzowice-Bałdowice-Słupia. Na chwilę obecną, już na etapie końcowym, można powiedzieć, jest ta inwestycja. Zostaje położenie drugiej warstwy nawierzchni, dokończenie chodnika i kwestii odtworzenia rowów. Planowane zakończenie tej inwestycji jest pod koniec czerwca. Z tego, co mamy informacje od wykonawcy, od firmy Strabag, termin nie jest zagrożony, także mam nadzieję, że już w lipcu będziemy mogli jechać nowym odcinkiem drogi w kierunku S8. Kolejne inwestycje, które my realizujemy na terenie gminy Kobyla Góra, to jest budowa sali wiejskiej w Parzynowie. Na chwilę obecną też wykonawca nie zgłasza nam problemów takich, aby ta inwestycja była zagrożona, także tam jest termin też do końca sierpnia i mam nadzieję, że również już we wrześniu dzieci, mam nadzieję, że będą już mogły wrócić nie tyle do szkoły, ale również też skorzystać już z nowej sali gimnastycznej w Parzynowie, tak jak to już ma miejsce w Łąkoszycach. Także mam nadzieję, że również w okresie września spotkamy się już na otwarciu nowej sali gimnastycznej w Parzynowie. Również trwa inwestycja budowy sali wiejskiej na Mostkach. Też jest termin realizacji koniec sierpnia, także myślę, że też jesteśmy w stanie jak najbardziej tą inwestycję wykonać w tym terminie i myślę, że też mieszkańcy tego sołectwa będą się cieszyli, że mają nową salę wiejską i też już wiem, że są plany, aby, czy nawet zapisy osób, które by chciały z tej nowej sali skorzystać. No musimy jeszcze chwilkę poczekać, aż zakończymy tą inwestycję i mam nadzieję, że też epidemia nam tutaj jakby nie zaszkodzi w tym temacie i żeby te imprezy mogły się odbywać. Również jeśli chodzi o rozwój turystyki, trwa też budowa drugiego etapu ścieżki przy zalewie. Również termin tam był bardzo krótki, bo do końca czerwca. Ja myślę, że też wykonawca już jest na takim etapie tej inwestycji, że jest w stanie, powiedzmy, w tym terminie skończyć tą inwestycję, że będzie można już teraz, tak jak mówiliśmy wcześniej, przejście dookoła zalewu. Drugim etapem ścieżki jest on troszeczkę trudniejszy, bo są inne warunki, położenie terenu, ale mam nadzieję, że to tym bardziej sprawi przyjemność, trudność, ale również przyjemność w tym, żeby można sobie dookoła zalewu przejść. Drodzy mieszkańcy, tak jak powiedziałem na początku, również podczas tej epidemii odbywają się sesje Rady Gminy, gdzie są podejmowane uchwały, które mają duży wpływ na życie, rozwój, życie mieszkańców i rozwój naszej gminy. Mam tutaj na myśli podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra. Szanowni państwo, od 6 maja nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra wszedł w życie. Obowiązuje nowy plan. Bardzo proszę osoby, które czekały ponad 10 lat na zmianę planu, mogą się zapoznać oczywiście z tym planem. Plan jest do wglądu, jak i inne informacje na stronie Urzędu Gminy Kobyla Góra. Są zapisy,
które mówią o tym, co wolno, a co nie wolno na danym terenie. Oczywiście plan jest dostosowany do nowych przepisów, które zmieniły się w ciągu tego okresu 10 lat. Czekamy również na jakby ostateczną akceptację tego planu przez Urząd Wojewódzki, nadzór wojewody w taki sposób, abyśmy mieli pewność, że ten plan, który został uchwalony, który już wszedł w życie, faktycznie jest dobrze zrobiony i spokojnie możemy sobie już teraz myśleć o inwestycjach. Przede wszystkim myślę, że inwestycje, jeśli chodzi o tereny zabudowy mieszkaniowej, czyli tak jak Państwo czekaliście na zmianę przekształcenia działki z rolnej na zabudowę mieszkaniową i można będzie budować i rozwijać się w naszej gminie. Szanowni Państwo, ten okres to czas, trudny okres dla wszystkich, dla osób, które no, niestety też tracą pracę, dla przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii mają przystoje w swoich firmach. To też jest trudny czas dla samorządu. Ja chcę Państwa poinformować, że niestety też epidemia, która dotknęła nas wszystkich, ma również wpływ na to, jak kształtują się finanse gminy Kobyla Góra i niestety informacje, które mamy z ministerstwa, które przychodzą co miesiąc, też nie napajają nas optymizmem, dlatego że są niższe niż w ubiegłym roku. I też niestety rozważnie musimy podejść do kolejnych tematów, inwestycji, planów końca tego roku, jak również przyszłego roku, gdyż niestety obawiamy się, że te dochody w tym roku, które były zaplanowane, będą dużo niższe od tych planowanych, nawet o kilka milionów złotych. Dlatego też ja mam nadzieję i cieszymy się bardzo, że te inwestycje, które mamy zaplanowane w tym roku, blisko na kilkanaście milionów złotych przy dofinansowaniu, są na tym etapie, że jesteśmy w stanie je zakończyć. Tutaj należy jeszcze również wspomnieć o tym, że jeszcze czeka nas jedna inwestycja, czyli klub seniora, na które też otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 150 tysięcy złotych i w najbliższym czasie będziemy chcieli ogłosić przetarg na tą inwestycję, aby można było już do końca roku to zadanie zrealizować i aby seniorzy z terenu naszej gminy Kobyla Góra mogli cieszyć się swoim miejscem do spotkań już w nowym roku. Również planowana była inwestycja w tym roku, jeśli chodzi o budowę drogi w Kuźnicy. Na chwilę obecną kosztorys opiewa na kwotę ponad 1,5 miliona złotych, dlatego też zastanawiamy się, czy tej drogi nie złożyć do wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych, do programu, który daje wsparcie od 50% wzwyż i dlatego też będziemy się zastanawiali, czy w takiej sytuacji, gdzie dochody spadają, dochody gminy spadają, czy nie należałoby odczekać jakiś krótki okres po to, aby spróbować i pozyskać dofinansowanie w wysokości przynajmniej 50%. Ale szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, również samorząd, mimo że też ma trudności, chce pomóc Państwu, mieszkańcom i firmom, na ile to jest oczywiście możliwe, w tym trudnym dla nas o wszystkim okresie czasu epidemii. Jeśli chodzi o wsparcie dla mieszkańców, jak Państwa informowałem wcześniej, podjąłem decyzję już dużo wcześniej o tym, aby środki z Domu Kultury, czyli ze wszelkich imprez, które są zaplanowane w roku 2020, jak również imprez sportowych, zostały ściągnięte i przeznaczone do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tylko po to, aby mieszkańcy, którzy będą w potrzebie w tym roku z terenu naszej gminy, mogli z tej pomocy skorzystać. Dlatego, jeśli drodzy Państwo, będziecie mieli taką potrzebę i sytuacja zmusi Was do tego, aby skorzystać z pomocy gminy, tak, poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zachęcam do informacji. Było spotkanie z Panem Kierownikiem, z pracownikami GOPS-u. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej będzie można udzielić tym osobom, które będą oczywiście spełniały kryteria, bo niestety są obwarowania ustawowe, których musimy się niestety trzymać, ale te osoby, które taką potrzebę miały, będą mogły jak najbardziej zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po pomoc, jak również drodzy przedsiębiorcy, zgłaszacie się z prośbą do mnie jako organu podatkowego o umorzenie podatku.
Podjęliśmy na chwilę obecną, ja podjąłem taką decyzję, nie została podjęta decyzja o podjęciu uchwały odnośnie zwolnienia z podatku. Dlatego też, gdyż na chwilę obecną, wiedząc, jak informacje mając z ministerstwa, jakie są dochody gminy, nie stać na chwilę obecną gminy na to, żeby w taki sposób wesprzeć w tym trudnym czasie przedsiębiorców. Co nie znaczy, że w ogóle zostawiamy Was bez pomocy. Jak najbardziej, jeśli jest taka potrzeba i przedsiębiorcy mają taką potrzebę, możecie Państwo wnioskować o odroczenie płatności podatku, jak również rozłożenie na raty. Myślę, że to też jest w jakiś sposób pomóc dla Państwa w tym trudnym okresie, gdzie naprawdę zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy i przedsiębiorcy są w trudnej sytuacji, ale również samorządy są w trudnej sytuacji, gdyż te dochody bardzo spadają i też jesteśmy w trudnej sytuacji, tak samo jak Państwo, ale mimo tego chcemy Państwu pomóc, dlatego też została podjęta ta decyzja o ściągnięciu środków finansowych. To jest kwota około 150 tysięcy złotych na pomoc. Pierwsza kwota została już przekazana na poprzedniej sesji. Jest to kwota 50 tysięcy złotych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przypuszczamy niestety, że dopiero najgorsza jakby okres, najgorszy okres, który będzie jakby nasilony w kwestii pomocy, czy Państwo będziecie w tej pomocy, to może być okres już powakacyjny, okres jesienno-zimowy, dlatego też zostawiamy sobie tą pulę środków, aby mieć możliwość jeszcze wsparcia tutaj poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Państwo jako przedsiębiorcy, jak również mieszkańcy czy osoby, które mają firmy, nawet jednoosobowe, ja zachęcam Państwa do skorzystania pomocy z tarczy antykryzysowej. Już jest kolejna uchwalona tarcza antykryzysowa, gdzie tą pomoc przedsiębiorcy uzyskują. Wiemy już sami, że informacja z Urzędu Pracy, że jest już chyba blisko 3000 wniosków na terenie powiatu ostrzeszowskiego złożonych przedsiębiorców o pomoc i ta pomoc jest. Dlatego też zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi informacjami, również z informacjami odnośnie pomocy społecznej, jak również udzielenie ulgi, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości. Wszystkie te informacje, drodzy Państwo, są zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Kobyla Góra, gdzie Państwa serdecznie zachęcam. Ja myślę, że tutaj też zostanie przesłany link, abyście Państwo mogli szybciej dotrzeć do tych informacji, które myślę, że Państwu też pomogą w tym trudnym czasie i ta pomoc, która będzie pomocą z naszej strony, będzie również jakby pomocna też Państwu i mam nadzieję, że już w niedługim czasie będziemy mogli się spotkać jakby już w bardziej rzeczywistym, realnym w świecie, który był jeszcze kilka miesięcy temu. Myślę, drodzy Państwo, że na chwilę obecną to te informacje, które takie najbardziej istotne, które chciałem Państwu przekazać, to by były tak. Jeśli Państwo macie oczywiście jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie robimy jakiejś takiej konferencji w sposób taki, abyście Państwo mogli zadawać te pytania bezpośrednio, ale myślę, że jeśli taka będzie potrzeba, to jak najbardziej, jeśli Państwo macie pytania, to myślę, że najlepiej drogą mailową, jak to jest do tej pory, czy drogą w formie poczty tradycyjnej, abyśmy mogli Państwu odpowiadać na te pytania. Uważam, że te informacje, które są najbardziej na chwilę obecną najistotniejsze, to są właśnie te, które są podjęte uchwały, które mają wpływ na rozwój naszej gminy, jak również możliwości wsparcia Państwa w tym trudnym dla nas wszystkim okresie epidemii. Myślę, że, drodzy Państwo, na chwilę obecną to tyle. Ja życzę Państwu dużo zdrowia, spokoju. Również proszę Państwa wszystkich o rozwagę, o stosowanie się do wszystkich zaleceń, które są